kochani, serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku o gotowaniu. Dzisiaj głównym bohaterem będzie pan Boczek, a głównie rolada boczkowa. Fajnie sprawdza się jako danie obiadowe lub jako wędlina do kanapek. Nie przedłużam, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynamy. Do przygotowania naszej rolady boczkowej będziemy potrzebowali 2 kg boczku, przyprawa uniwersalna, 2 łyżeczki, u mnie jest to przyprawa do grilla, pół łyżeczki kminku rzymskiego, 1,5 łyżeczki papryki słodkiej czerwonej, łyżeczka czosnku granulowanego, 3 łyżki oleju, pieprz, sól, pasta chili, na dodanie ostrości, a to opcjonalnie, jak kto woli, musztarda sarebska, będziemy dawać około też łyżki stołowej. Zaczynamy od przygotowania boczku. Boczek mam ze skórą. Skóry nam nie potrzeba, więc oddzielamy nasz boczek. Skóra zdjęta. Teraz boczek przecinamy wzdłuż na dwie części. Znaczy na dwie części, no nie, nie do końca przecinając, bo to mało rozłożyć się w jeden płat. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać. O właśnie, coś w taki sposób. Jeden ładny, duży płat. Teraz co robimy? Boczek trzeba nieco rozbić na cieńszą warstwę. Moi drodzy, płat nieco rozbity. No nie należy to do najcieńszego rozbijania, ale to też nie o to w tym chodzi. Ma być z tego ładna rolada. Jak wam gdzieś pęknie, tak jak mi tutaj w tym momencie, to się nie przejmujcie, to będzie to potem zwinięte. Nie będzie tego w ogóle widać. Odkładamy boczek na boczek i od razu na blaszce, której będę piekł, przygotuję marynatę do wysmarowania tego wszystkiego. Wsypujemy wszystkie przygotowane wcześniej przyprawy, dodajemy olej. Jak będziecie mieli mało oleju, znakiem tego, że będzie marynata taka sucha, dajcie trochę więcej oleju, to w niczym nic nie przeszkodzi. Pieprz, odrobina soli. Trzeba pamiętać, że już w uniwersalnej przyprawie sól jest dana, więc z umiarem, też do smaku. Musztarda. Tak jak mówiłem, taka dobra łyżka. Ostrego, również opcjonalnie. Akurat to jest bardzo ostre, mam tak z łyżeczkę. O. No i dobra, wszystko razem mieszamy i boczek ląduje. Rozsmarowujemy ładnie, pokrywamy cały boczek marynatą. Tak zamarynowany boczek możecie zostawić na 24 godziny w lodówce, żeby przeszedł się wszystkimi przyprawami. Na pewno będzie smaczniejszy niż teraz ten mój. Ja zbytnio nie mam czasu, dlatego go przygotuję od razu. I co dalej? Tak, zauważcie, z jednej strony macie tą tłustszą część, więc ta tłustsza część musi zostać na wierzchu. Nie chcemy mieć tłustego takiego boczku i dlatego ona będzie na zewnątrz, dzięki temu wytopi się trochę tego tłuszczu nam, a mięsko pozostanie w środku. I teraz co robimy? No, w gruncie rzeczy no, trzeba by dalej coś tam pobrudzić. Bierzemy z powrotem tą deskę, kładziemy boczek na deskę. Rozpłaszczamy go jeszcze tak, jak go wcześniej rozbiliśmy, tak żeby był troszeczkę większy. I tak jak mówiłem, od strony mięsa zaczynamy go jak najciaśniej zwijać. W ten sposób. No i moi drodzy, prawie że robota zrobiona. Żeby ładnie rolada boczkowa wyglądała po upieczeniu, zwiążemy ją sznurkiem. Pokażę wam zaraz jak. Mam tu sznurek do wiązania wędlin. Odcinam gdzieś około 1,5 metra. Chyba powinno wystarczyć. I teraz robimy tak. Rolada do góry.
Zawiązujemy pierwszy supełek. O, na kilka palców. Odstęp, żeby ładny był. I znowu pod spód sznureczek. W miarę ciasno przekładamy pod pętelką. Dociskamy i jest w miarę związany. I robimy tak dalej. I jak już jest gotowy, mamy tutaj kilka takich związań, przekładamy na drugą stronę i robimy w podobie, tylko że tutaj już pod pętelką przekładamy sznureczek dwa razy. Podciągamy, jeszcze raz przełożymy, żeby miało się czego zahaczyć. I następne. Niektórzy robią roladę boczkową z mięsem mielonym, ja robię bez, bo tak bardziej lubię. O, cyk. I wracamy do naszego początku. Tu, gdzie pierwszą pętelkę zrobiliśmy. Zawiązujemy już na stałe, żeby się nie rozwiązało. Odcinamy nadmiar sznurka. Na blachę, tłustym do góry. No i moi drodzy, w tym momencie tak to powędruje do piekarnika. Jeżeli chcecie, możecie podlać troszeczkę bulionem, możecie podlać piwem lub po prostu zostawić takie, żeby to było bardziej chrupiące. Pieczemy normalnie z termoobiegiem 160 stopni. Wbiję zaraz termometr w sam środek mięska. Będę chciał uzyskać około 80 stopni Celsjusza w środku. Jak osiągnę tą temperaturę, wyciągam i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Do później. No i moi drodzy, roladła piekła się godzinę 40 minut. Tak wygląda po upieczeniu. Poczekam, aż ostygnie i pokażę Wam, jak wygląda w środku. No i moi drodzy, rolada ostygła, pozwoliłem sobie już ją pokroić na maszynie, pokazać Wam, jak wygląda w środku. W smaku też jest bardzo dobra, bardzo ładnie się upiekła, zobaczcie, ładna taka skóreczka chrupiąca. No i to chyba było na tyle, kochani, z mojej strony. Dziękuję, że jesteście ze mną, fajnie, że oglądacie moje filmy. Dawajcie łapki w górę, udostępniajcie moje filmy, żeby mój kanał się jeszcze bardziej roznosił i rozwijał. Dajcie może jakiegoś suba, jak jeszcze nie obserwujecie mojego kanału, żeby dowiadywać się o nowych filmach. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.